Ale pyszne. Słuchajcie, gotowaliśmy to przez ostatnie chyba 5 godzin. Nie było łatwo. Kurczaczki to w ogóle chyba jeszcze są trochę surowe. Ale witam Was w kolejnym filmie. Film, w którym sobie jemy i gadamy razem, więc weźcie sobie coś do jedzenia i będziemy plotkować, czyli to, co ja lubię najbardziej. Na pewno obstawimy sobie walki, bo dzisiaj jest Heilig. Powiem Ci tak, Pedro. Te krążki są tak dobre, naprawdę. Ja je jadłam na początku filmu i miałam takie, o kurde, czy ten ser się tak ciągnął. Dobra, spróbuj sobie. Przez ostatnie 5 godzin tak marzyłem, żeby je spróbować. Żeby one jeszcze były ciepłe. Zacznijmy obstawiać, a później odpowiem na 3 najczęściej zadawane mi pytania. Więc zostańcie do końca. Ja w ogóle nawet nie wiem, jakie są teraz walki. Już nie śledzę tego aż tak, jak kiedyś. Te piciku też dobre. Roger Salla versus Mateusz Haribo Gąsiewski. A, Haribo kojarzę. Haribo to jest chyba ten brat Wiktorii Gąsiewskiej. On już chyba walczył, z tego co pamiętam. Ale z kim on walczy? Partner od tej pisarek? Kurde, ciężko mi powiedzieć, bo ani tego nie znam. I w ogóle ten Haribo raz mi mówi hej i normalnie jakby mówimy sobie hej. A pamiętam, że raz mu powiedziałam siema, czy tam hej, no nieważne. I on mi w ogóle nie odpowiedział. To nawet nie było tak, że on mi powiedział jakoś hej, ale nie miło, tylko on mi nic nie odpowiedział, czy wy to rozumiecie? I ja wtedy miałam takie aha. I po prostu mnie to najbardziej rozbraja w ludziach, że ktoś czasem sobie mówi, w ogóle w influencerach, że czasem ktoś sobie powie hej, a jak ma kaprys dzisiaj taki, to nie powie sobie hej. I to jest właśnie zawsze takie... Więc nie jestem za to. Nie no, w sumie nie jestem... Szczerze, ciężko mi stwierdzić, kto może wygrać. Dobra, postawię na tego Haribo ze względu na to, że on już walczył. Tylko i wyłącznie dlatego. Chrupciu, niniulku, chodź zipsiu. Boże, chrupcia, to jest najkochalszy pies na świecie, naprawdę. To ona. Naprawdę jest taka kochana. Bo mam wrażenie, że ona czasem się zachowuje jak człowiek, że ona jakby totalnie ogarnia. I patrz, i ona po prostu tutaj weszła na nóż, na moje, nie na nóżki, i się tak tu położyła, tak ukradkiem, żeby nikt, wiesz, nawet tu nie wąchała, ani tylko tak się położyła. A ja ją, wiesz, wygoniłam, no bo chciałam nagrywać tak po cichu. I ona po prostu jest taka kochana, a my ją zamknęliśmy w pokoju. Ja cię tak kocham. Kolejne zestawienie poproszę. Szalony reporter versus cichy. Kurde, dobra, kojarzę tego cichego z mordy, poka. W ogóle też piszcie w komentarzach, kogo obstawiacie. Ja bym tutaj dała chyba szalonego reportera. Ten cichy wygląda tak, jakby nie umiał się bić. Ludwiczek walczy z nami. Wiem, ja widziałam, jak oni tak mocno tam cisną. W sensie jakby drą się na siebie i w ogóle. Kurde. A czy ty możesz jednak? Bo zaraz pójdziesz znowu do pokoju, chrupciu. A co, może ja chcę być brudna? Chyba bym obstawiała Ludwiczka. Karwat i Labryga. Strzelę. Nie znam ani tego faceta. Obstawię tego Labrygę. Pysznie. W ogóle te kurczaczki miały być czerwone. Kupiłam Flaming Hot Cheetosy. Wiecie, jakie przyszły? Pomarańczowe. Dobra, poproszę dalej. Don Diego versus Crazy. Dawid Załęcki. Okej, okej. Obstawiłabym Crazy, aha. Ale jakieś te walki tej gry takie średnie bym powiedziała. Prezes Fen versus Mocne, że ten prezes Sven jest Sven i z Prima. Walczył na fejmie, a teraz walczy na Heilig. Oddawaj hajs Paulinie! Ja się nie mieszam, ja nie wiem o co tam. W sensie wiem, ale... Oddawaj hajs, ty złodzieju! Gryź go, chrupka, gryź go, niech oddaje hajs! Przestań! Złodziej! Szkoda mi jest słabszych ludzi. Na przykład zawsze jestem za tymi słabszymi. Jak cała publiczność, nie wiem,
krzyczy za tym jednym, a za drugim krzyczy wy, to właśnie ja jestem za tym, co krzyczą na niego wy, bo po prostu strasznie mi jest szkoda tych słabszych. A widzę, że mega cisną tego prezesa Fenu, ale kurde, z drugiej strony wiem, że on oszukał ludzi. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. No mi się wydaje, że tutaj będzie wyrównany pojedynek. Bad Boy Dawid Załęski versus Tybori. Kurde. Tyburski. Czyli jego tata walczy na gali i on. Oh shit. Jestem mega ciekawa tej walki. Tutaj bym chyba obstawiła tego Pawła, ale wydaje mi się, że to może być zacięta walka. Lexi versus Paulina Hornik. Bardzo ciężka walka. W sensie ciężka dla Pauli. Teraz wymazuję z pamięci, że znam którąkolwiek z nich. Lexi ma bardzo duże szanse, żeby wygrać. Ale uważam, że Paula też je ma. W sensie jakby jest taka... Moim zdaniem jakby Paula jest bardzo zawzięta. Ona też jest w ogóle mega silna, w sensie ona ma mega silne nogi. Więc jak zejdą do parteru, to wydaje mi się, że Lexi może być ciężko. No powiem tak, ciekawa walka dla mnie, no bo znam obie dziewczyny. Także na pewno będę oglądać i jest naprawdę mega, mega jestem ciekawa. Także większe szanse ma tutaj Lexi, ale myślę, że Paula się nie da. I to nie będzie tak, że wiecie, dostanie jednego ciosa i padnie i nie będzie chciała walczyć. Albo będzie się odwracać. Nie, to na pewno... Nie, nie. Myślę, że tutaj może zaskoczyć Paula. Pasza Biceps versus Dubiel. Kurde. W ogóle Pasza Biceps jest tam grał w CS-a, ale czy on coś miał do czynienia ze sportem, Pedro? Kurde, Dubiel ostatnimi czasy bardzo dobrze sobie radzi w frikach. W sensie ogólnie w tym sporcie. Także, no kurde, nie wiem, wydaje mi się, że może Marcin wygrać, ale też ciekawa walka, też mam taki znak zapytania. Chyba nie chcę obstawiać tutaj, chociaż możemy obstawić, dobra. Myślę, że jeżeli chodzi o umiejętności, może wygrać Dubiel. Uwaga Monia, pierwsze pytanie do ciebie, dlaczego się nie kumplujesz z influencerami? To nie jest tak, że w ogóle się nie kumpluję z influencerami, bo są osoby, z którymi się koleguję. No kurde, nie wiem, mam coś takiego, że ciężko jest w ogóle zaufać influencerom. I ciężko jest się chyba przyjaźnić z influencerem. To jest tak, że mogłoby być to toksyczne po jakimś czasie. Są dwie strony, bo z jednej strony to jest fajne, bo macie więcej wspólnych tematów, jak macie, co robicie, jedna i druga, jakby zdają sobie sprawę, jak to wszystko wygląda, więc jest więcej zrozumienia, mam wrażenie. Ale z drugiej strony może być taka trochę niezdrowa rywalizacja, może nie mówię, że cały czas, podczas całej znajomości, ale na przykład w jakimś momencie może się to tak wydarzyć. Influencerzy to jest specyficzne środowisko. I większość influencerów, może nie większość, ale wiele influencerów są już, tych, którzy już są długo w internecie, są już trochę przeżarci i to widać, jak z nimi rozmawiasz, jaka jest ich mowa ciała, po prostu już są tak zniszczeni tym światem niektórzy, że bardzo ciężko jest się dogadać z taką osobą. Podsumowując, nie jest tak, że w ogóle się nie zadaję z influencerami. Kiedyś bardziej na pewno. Ja kiedyś byłam osobą, która bardzo lubiła. Ja zapraszałam influencerów na imprezy, spotykałam się z nimi, wychodziłam na miasto, więc kiedyś tak. Teraz troszkę mniej, ale teraz też mam troszeczkę inne podejście w ogóle do znajomości, do życia. Bo mam na przykład dużo znajomych influencerów, ale wątpię, że z kimś nie mówię nie, no bo wiadomo, życie pisze różne scenariusze, ale raczej się nie przyjaźnię z influencerami. Po prostu mam dużo znajomych, ale chyba nie mam takiej osoby, z którą się przyjaźnię i jest influencerem. Moim przyjacielem jest Pedruś. I nie tylko. No i w sumie Zuzia i Czaro to są nasi przyjaciele, można w sumie powiedzieć. No w sensie my jako my mamy, tylko my ich znamy też długo. To nie było tak, że my się, no chociaż kurde. Ja zawsze Zuzia i Czaro nazywam przyjaciółmi, bo jakby czuję, że to są moi przyjaciele. No to, zawsze... to są takie osoby, że moglibyśmy dać im numer naszego konta bankowego, hasło i to wszystko. Tak, i wiemy, tak, i wiemy, na pewno... I wiemy, że oni nas nie okradną. Tak, na pewno można im zaufać. Ej, bo ja już nie wiem, bo ja się najadłam. Dobra, a z kim chcesz zawalczyć? Na gali, gdybym jeszcze miała walczyć? No. Powiem wam tak, ostatnio, w ogóle to jest ciekawostka, uwaga, ostatnio pierwszy raz od mojej walki, a od mojej walki minęło już luty, marzec, 10 miesięcy, za niedługo będzie rok. I ostatnio pierwszy raz po 10 miesiącach od mojej walki waliłam w worek, w sensie tarczowałam, można tak nazwać, po prostu wiecie, sobie boksowałam w worek i ja wtedy mówię, kurde, ja chyba chcę walczyć znowu, po prostu pierwszy raz po 10 miesiącach w ogóle wiecie, cokolwiek powaliłam w cień, coś porobiłam, gardy, coś.
Bo tak wcześniej miałam taką traumę, można to nazwać. I jakbym miała z kimś zawalczyć, jedyną osobą, z którą mogłabym zawalczyć na ten moment, wydaje mi się, że to mogłaby być Patty Mouchanów, ale to dlatego, że z Julką nie zawalczę, z Nati już nie chcę walczyć, z Teamu X1, z Zexy nie zawalczę, ona jest już za dobra. Kostera pewnie, jeszcze z Kosterą bym w sumie mogła, ale nie wiem, czy ona w ogóle chce walczyć. No, więc zostanie Patty, z ekipy też nikt nie walczy, więc z takiego kręgu ekip jedyną osobą jest chyba Patty Mouchanów albo Kostera, tak mi się wydaje. A z kim byś wolała? Myślę, że z jedną i drugą byłoby spoko. A masz coś do nich? No nie, a co ty już podkręcasz? No nie, tak się pytam. Nic nie mam ani do jednej, ani do drugiej, ale... A kiedy się wyprowadzasz z domu X? Niebawem.